nerki albo układ immunologiczny. Mózg jest bardzo otwarty, ale oczywiście trzeba zobaczyć, prawda? Mózg jest, my żyjemy w ogóle w takich warunkach, że żyjemy w zmiennym świecie, prawda? I my teraz musimy, żeby żyć długo w tym zmiennym świecie, to właśnie my mamy taki ten szczególny typ inteligencji. Ja zaczynam z inteligencja zdrowotna, bo jest takie pojęcie inteligencji wielorakiej, Gardnera, że jest inteligencja emocjonalna i różnego typu inteligencja interpersonalna, interpersonalna, inteligencja estetyczna, inteligencja spirituis i dalej oczywiście tak samo inteligencja ta normalna, poznawcza, skrystalizowana, płynna, ale jest też ta inteligencja zdrowotna, czy zdolność do aktywnego odbierania i przetwarzania informacji o stanie własnego zdrowia po to, żeby prawidłowo działania prewencyjne i działania naprawcze w momencie, kiedy mamy potencjalne albo realne zagrożenie tego zdrowia, prawda? Kiedy spada poziom funkcjonowania organizmu. I tak